Minęła godzina 21, więc witam bardzo serdecznie w Blociuchu, naszej codziennej, a raczej cowieczornej serii, służącej głównie rozrywce oraz możliwości dowiedzenia się czegoś ciekawego. I tak też należy odbierać ten vlog. Rozrywka plus ciekawostki o świecie. Słuchajcie, dzisiaj będzie druga część materiału o polskich seryjnych mordercach. Pierwszy ukazał się 12 kwietnia i skupiał się głównie na zwyrodnialcach, którzy mordowali na tle seksualnym. Mieli bardzo różne, bardzo chore zboczenia. Część z nich była pedofilami, część z nich była nekrofilami, a część po prostu była pieprzonymi impotentami, którzy sobie substytuowali przyjemność seksualną z takiego normalnego stosunku z kobietą poprzez to, że ją zamordowali. Po prostu zwykli tacy zwyrodnialcy, zboczeńcy, bym powiedział, no po prostu sama obrzydliwość. Natomiast niestety bardzo ciekawe osoby i też bardzo ciekawy materiał, dostał bardzo dużo łapek w górę, za co serdecznie dziękuję. Jeżeli ktoś nie oglądał, zachęcam do obejrzenia. Tutaj z prawej strony, mając włączone adnotacje, można sobie kliknąć. Można też sobie obejrzeć vlog o największych zbrodniarzach w historii oraz o tym, że PiS ma ochotę wysłać do pierdla pana Donalda Tuska. Oni naprawdę uważają go za jednego z największych zbrodniarzy w historii. Tak pomyślałem, że będzie śmiesznie, jeśli tutaj zareklamuję ten vlog, chociaż ja oczywiście nic nie twierdzę, prawda? Dzisiaj natomiast będzie, no, przegląd oczywiście, druga część. Od razu mówię, że cały czas tych seryjnych morderców w Polsce trochę było. Niech tak pogrupowałem tematycznie. Jeśli ten vlog również będzie miał dużo łapę w górę, będzie duża oglądalność, a więc powiecie mi swoimi czynnościami, że wam się dalej te tematy podobają, to będą kolejne materiały o seryjnych mordercach. Jeszcze nie jesteśmy w połowie. Dzisiaj mam inny wybór, dokonałem go osobiście. To będą głównie zwyrodnialcy, bo chyba o seryjnych mordercach innego epitetu niż zwyrodnialec, zwyrol, gnój. Nie, gnój to jest za słabe. Zwyrodnialec, zwyrol. To jest chyba taki jedyny słuszny epitet dotyczący seryjnych morderców. Dzisiaj będą zwyrodnialcy, którzy krzywdzili ludzi dla pieniędzy. Sam nie wiem, czy to jest gorsza motywacja od motywacji seksualnej, czy mniejsza, na pewno bardziej podła, bo ci zwyrole, tamci to przynajmniej jakoś mogli się w jakiś sposób nie tyle usprawiedliwiać, co tłumaczyć swoją zwyrodnialskość, że musieli, że jakiś taki wewnętrzny imperatyw im kazał, jakieś takie chore rzeczy, których zdrowy człowiek nie zrozumie. Natomiast ci, no to po prostu dla zysku, tak? Chcieli dobrze żyć, nie chciało im się pracować, w związku z tym krzywdzili innych po prostu dla zysku, dla pieniędzy, taka najgorsza, najbardziej podła, najniższa motywacja. W sądzie generalnie, jak coś jest podniesione, że przestępca dokonał przestępstwa dla zysku, dla pieniędzy, to sąd to tak z obrzydzeniem traktuje i zwykle jest jeden z wyższych wymiarów kary. Co więcej, większość tych ludzi czuła się absolutnie bezkarna. Uważali, że są na tyle sprytni, na tyle fantastyczni, na tyle inteligentni, że są bezkarni. Część z nich w ogóle się nie kryła. Uważali, że mają na tyle dobre koneksje, na tyle dobre plecy. Część z nich wyniosła je jeszcze z poprzedniego systemu, z wojny, no bo to są dość starsi ludzie, że mogą robić co chcą. Ich prawo nie dotyczy. No, na szczęście okazało się, że prawo ich dotyczy. Większość z nich nie spotkała zasłużona kara dla zwyrodniarcy, mordercy, czyli po prostu kara śmierci. Ja w tym wypadku dla morderców, naprawdę uważam, dla takich zwyrodnialców, seryjnych morderców, że trzeba się zastanowić, czy to nie jest słuszne, ale nieważne, bo to już byśmy wchodzili w politykę, a to nie o to chodzi. Także pomyślałem, że jak będę tak tych seryjnych morderców tak grupował tematycznie, to po prostu będzie ciekawiej. Słuchajcie, jako pierwszy dzisiaj tutaj z prawej strony na monitorze mam notatki, będę sobie zerkał, wprawdzie sam to sobie pisałem na podstawie źródeł, oficjalnych źródeł, życiorysów i tak dalej. W związku z tym w miarę to pamiętam, ale będę sobie zerkał, chociażby żeby nie przekręcić nazwisk. Słuchajcie, pierwszy zwyrol
nazywał się Lucjan Stasiak i miał dwie ksywy. Pierwsza to była Czerwony Pająk, a druga to była Polski Kubo Rozpruwacz. I wydaje mi się, że obie są adekwatne, z czego ta druga jest taka bardziej oczywista. Zwyrodnialec ten urodził się w 1920 roku i, słuchajcie, przyznał się do 20 morderstw, ale skazany został tylko za 6. Porównywano go do Kuby Rozpruwacza, ale prasa, to znaczy tak, to było tak, że śledczy porównywali go do Kuby Rozpruwacza ze względu na okropieństwa, jakie się dopuszczał, natomiast prasa nazwała go Czerwonym Pająkiem, ponieważ on miał w sobie coś z tych takich zwyroli, których czasem ściga Herkules Poirot u Agathy Christie albo Sherlock Holmes też u Agathy Christie. To są oboje postacie fikcyjne. Dużo ludzi dzisiaj myśli, że Sherlock Holmes miał naprawdę. Podobno Sherlock Holmes był wzorowany. Nie, co ja pierdzielę. Sherlock Holmes jest Artura Conan Doyle'a. Przepraszam was, pomyliło mi się. Ale podobno też był wzorowany na istniejącym detektywie, ale to nieważne. W każdym razie, że Stasiak pisał listy do gazet i do milicji i po prostu tak grał sobie w taką specyficzną grę. Właśnie, tak jak powiedziałem we wstępie, czuł się niesamowicie bezkarny. Uważał się za super inteligentnego, uważał się za nadczłowieka, a inni to wam mogą mu lizać, wiecie. Inni są tylko po to, żeby on się mógł dobrze bawić. On jest nadczłowiekiem, może wszystko, a inni nie mogą nic. Mniej więcej coś takiego. I myślał, że jest mądrzejszy od dziennikarzy, myślał, że jest mądrzejszy od policjantów, w związku z tym pisał do nich listy, takie, jakie to dokładnie zobaczycie, ale to było na zasadzie takiej, znów zabiłem, albo za chwilę zabiję, wiecie, generalnie chodziło o to, że on uprzedzał osoby, które powinny chcieć go powstrzymać, bo dziennikarze też powinni chcieć go powstrzymać, a później się napawał taką sadystyczną przyjemnością, nie tylko z tego, że mordował, ale również z tego, że zobaczcie, ostrzegłem ich, a i tak gówno z tym zrobili. Ja tutaj mam takie déjà vu, zawieszenie z tego vloga o symbolach iluminatów, że tak, oczywiście to spiskowa teoria, takie rzeczy, ale gdyby iluminaci istnieli i gdyby naprawdę umieszczali celowo swoje różne przepowiednie i symbole w filmach, to właśnie pewnie taką by się i ideologią kierowali, że na zasadzie patrzcie, mówimy całemu światu, że istniejemy, mówimy całemu światu, że go wymordujemy i gówno może nam zrobić. No to Czerwony Pająk myśli mniej więcej tak samo i on pisał te listy właśnie kolorem czerwonym, dlatego czerwony, natomiast te litery on je tak dziwnie stawiał i jak on te całe jego listy przypominały sieć pajęczą i prasa go okrzyknęła Czerwonym Pająkiem, bo te jego listy przypominały czerwoną pajęczynę, to kto tworzy czerwoną pajęcznę? No, Czerwony Pająk. Krwawą tą serię zbrodni Stasiak rozpoczął od listu do redaktora Przeglądu Politycznego. Napisał tam: sprawię, że będzie płakać. On też był sadychą, po prostu gnój z bok, takim powiedziałbym demonicznym sadystą. Czerpał przyjemność z tego, że ktoś cierpi. Zwyrol, tak. No chyba już nie ma co różnicować. Większy zwyrol, mniejszy zwyrol, bardzo mały zwyrol. Po prostu zwyrol, tak? No i właśnie zaczął od tego, że jeszcze nic nie zrobił, tylko wysłał do tego Przeglądu Politycznego ten list. Oczywiście czerwony atrament, oczywiście napisane jak pająk. Wkrótce potem znaleziono jego pierwszą ofiarę. 17-latka z Olsztyna została zgwałcona i wypatroszona. Po prostu wypatroszona. Tak jak się patroszy rybę. Wyciągnął z niej wszystkie z niej wnętrzności z wyrol. Po prostu z wyrol. Potem groził później w liście do innej gazety pod tytułem zrobię to ponownie, czyli wiecie, już zamordował, bardzo bestiarsko, oczywiście opinia publiczna się o tym dowiedziała, a on sobie bach,
wysłał taką groźbę, ostrzeżenie, informację może nawet do innej gazety, rzeczywiście to zrobił. Udusił zwyrodnialec 16-latkę z Warszawy drutem, po prostu drutem. To się chyba garota nazywa. Nie, garota to jest... Dobra, nieważne. Nie będę was uczył, jak się dusi, bo ja też nie wiem, żeby nie było wątpliwości. Udusił ją drutem, potem zamordował w Poznaniu, zgwałcił i zabił śrubokrętem 17-latkę. Następną ofiarą była 17-latka z Warszawy i w samą Wigilię, słuchajcie, sama Wigilia 1966 roku, właśnie po to chyba, żeby nadać większego bólu rodzinie, bo tutaj wiadomo, zwłaszcza za komuny ludzie obchodzili to Boże Narodzenie, tak? I zamordował w Wigilię dziewczynkę. Ona jechała z Krakowa do Warszawy. Prawdopodobnie po prostu do domu jechała, rozumiecie? Ten gnoj ją zabił. Po prostu młodziutka kobieta. Morderca zostawił notatkę z wypisanym czerwonym atramentem przekazem. Znów to zrobiłem, po prostu. Ups, I did it again. Ups, znowu zamordowałem. Czuł się bezkarny. Po prostu czuł się niesamowicie bezkarny. Może nie robił tego tak do końca dla pieniędzy. Tutaj bardziej o takich dla pieniędzy będzie później. Natomiast No tyle, czuł się bezkarny. I głupio wpadł. To może pamiętacie z też poprzedniego filmu, oni wszyscy głupio wpadali. Na przykład na to się ubzdryngolił i jechał po pijanemu samochodem i akurat trafił na zwykły, normalny patrol milicji obywatelskiej, wtedy nie policji, tylko milicji. Zatrzymali go, chcieli go zatrzymać do rutynowej kontroli, bach, nie udało się, no to go złapali. Ten też głupio wpadł. Okazało się, że jedna z ostatnich jego ofiar miała siostrę. I ta siostra została zamordowana przez tego zwyrodnialca 3 lata wcześniej. I śledczy tak szybko skojarzyli, że oni obie należały do klubów miłośników sztuki. No i później przetrzepano, sprawdzono listę członków i to doprowadziło ich do Stasia. Tego Staniaka, po prostu zwyrol, nie mordował przypadkowych osób, mimo że to tak wyglądało, tylko mordował ludzi, których wcześniej znał. Był takim zwyrolem, że szczególnie sprawiało mu przyjemność mordowanie ludzi, których znał. Nie wiem, może on w ogóle znał te dziewczyny bardzo dobrze, może nawet twierdził, że są jego przyjaciółki, a robił im taką straszną krzywdę, zwyrol. Niestety, zanim został zatrzymany, zdążył jeszcze zabić 18-latkę. W jego pracowniczej szafce znaleziono makabryczne obrazy. On uważał, że jest artystą. On uważał, że te jego morderstwa to jest część sztuki, że to jest kunszt, że tak wolno, że on jest do wyższych celów stworzony. Wszystkie one były malowane krwisto-czerwoną farbą. Jeden z nich przedstawiał kobietę z rozprutym brzuchem i też dlatego nazywano go kuwą rozpruwaczem. Staniak przyznał się do 20 morderstw, ale skazano go tylko za 6. Twierdził, że zabijał, bo jego rodzina zginęła w wypadku, którego sprawcy nie zostali ujęci. Czyli mówiąc krótko, próbował być takim szeryfem, że ktoś dokonał czegoś złego przeciwko jego rodzinie i on chciał się zemścić, ale nie umiał się zemścić na tym kimś, kto naprawdę zrobił mu coś złego, to po prostu się wyżywał. Tak jakiś, może też, nie wiem, tam podobno było coś takiego, że to było tak nielogiczne, że możliwe, że grał na chorobę psychiatryczną, żeby nie pójść, żeby go po prostu nie zabili, tak? Żeby nie dostał kary śmierci, bo za komuny się nie pierdzielili i była kara śmierci. I właśnie to mu się udało, bo ten 26-latek, bardzo młody człowiek, zobaczcie, 26 lat miał, już taki zwyrol tyle lat mordował. Ciekawe, w którym roku życia zaczął, musiałbym policzyć. I w końcu jednak został uznany za niepoczytalnego i trafił do wariatkowa, czyli właśnie takie głupie tłumaczenia się, takie durne, pozwoliły mu trafić do wariatkowa, ale na szczęście sprawiedliwości też trochę się stało zadość, ponieważ w tym wariatkowie był straszny
straszliwie źle traktowany. Trafił oczywiście na oddział zamknięty i tyle, że go nie zabili, tak? Natomiast jego życie dalsze na tym oddziale, przez ten czas, jak tam się znajdował, no to pokazało, że jakby to ładnie powiedzieć, czasem lepiej, żeby wykonali wyrok śmierci, niż żeby lekarze i sanitariusze wykonywali wyrok na zwyrodnialcu, który tylko udawał, że jest chory psychiatrycznie, żeby uniknąć kary, no bo wiecie, takie tłumaczenie, że jego rodzina została, zginęła w wypadku, nie ustalono sprawcy, w związku z tym morduje młode dziewczyny, które znam, żeby się tym napawać. No chore, po prostu chore i w tym wypadku rzeczywiście tylko się... Rzeczywiście dziwne, tak? Dalej później mamy Grzegorz Tychlewicz, który był po prostu degeneratem. On był pijakiem, on był biganistą. Oczywiście był też mordercą. Urodził się w 1953 roku, czyli niedługo po wojnie, na Wielkopolsce, miejscowość Zakrzew. Zanim zaczął zabijać, był karany za kradzieże. Tutaj w dzieciństwie miał uraz głowy, po czym zaczął ujawniać dziwne zachowania, jak to ładnie śledczy powiedzieli. Po prostu zaczął mu odpierdzielać, zrobił się bezwzględny, zrobił się sadystyczny. Tytkiewicz zamordował mieszkankę Kazimierza, taksówkarza z Poznania, i kobietę, którą zobaczył w sklepie w Stęszewie. Jego morderstwa miały tło czysto rabunkowe. On po prostu chciał ukraść, tak? I nie liczył się z czymś, co Amerykańcy nazywają collateral damage, czyli te pośrednie zniszczenia. Czyli to już jest dokładnie to, co mówiłem we wstępie. Mordował dla pieniędzy po prostu. Taksówkarzowi ukradł radio, potem je sprzedał, a ostatnią ofiarę widział z dużą ilością gotówki i po prostu nie mógł przepuścić okazji na łatwy rabunek. No oczywiście mordował, bo czuł się bezkarny. Myślał, że to wszystko uniknie kary. On oczywiście mógł kraść, prawda? Mógł po prostu wyrwać pieniądze, dać komuś w łeb, tego taksówkarza wyrzucić, ale on wolał mordować. Nie liczył się z ludzkim życiem, był zwyrodnialcem, bo uważał, że w ten sposób łatwiej uniknie odpowiedzialności. Że on myślał sobie tak, ha, nie zamorduję kolesia, którego okradam, to nie będzie świadka. Nie będzie świadka, to mnie nie skażą. Na szczęście okazało się, że nie miał racji. Został złapany i osądzony. I był taki dziwny, jak w momencie, w którym zapadał wyrok, to się śmiał, rozumiecie? On miał taki demoniczny taki śmiech, tak jakby nie wierzył, taki, nie wiem, to zabrzmi metafizycznie, ale podobno był taki śmiech, jakby taki diaboliczny, taki, że ja jakby nie wierzył w ogóle, co się dzieje, że jak to? Przecież ja jestem bezkarny, ja mordowałem, zarabiałem na tym, krzywdziłem ludzi dla pieniędzy i miało być tak pięknie, o co chodzi? Zupełnie tak jakby nie wierzył po prostu, że to, co na niego czeka, że sprawiedliwość nadejdzie. W 1985 roku został wykonany na nim wyrok śmierci. Kolejny był Julian Kołtun, który urodził się w 1950 roku w Warszawie. Zabił i zgwałcił dwie kobiety, pięć innych próbował zamordować. Kołtun wychował się po prostu w domu dziecka, w tak zwanym bidulu. Był introligatorem, czyli książki, okładki dla książek robił, pracował też na kolei, był żonaty. Zanim zaczął mordować, siedział w więzieniu za gwałt. I później już tam w pierdlu już go odpowiednio urobili, sprawdzili, że stał się jeszcze bardziej bezwzględny. Jego pierwszą ofiarą była studentka. Zabił ją w Międzyrzeczu Podlaskim. Później w Białej Podlasce zamordował, uwaga, 12-letnią dziewczynkę. Dziecko po prostu zabił. Wpadł dzięki jednej z jego niedoszłych ofiar. Kobieta z Terespola dzielnie walczyła z napastnikiem i po prostu niesamowicie mu poraniła twarz i dzięki temu został schwytany w 1981 roku, bardzo dobry rocznik, skazany na karę śmierci poprzez powieszenie, co też wykonano. I co tutaj jest ciekawe, on uważał, że będzie bezkarny, ponieważ mordował głównie kobiety i głównie dziewczynki, tak?
i uważał, że jeśli one są od niego dużo słabsze fizycznie, to on na pewno sobie da radę. On też, wiecie, był taki trochę... Ujmę to w ten sposób. Miał prawo podejrzewać, że jeżeli zmierzy się z mężczyzną, to nie da rady, jakby to się ładnie okazało. Okazało się, że z kobietą też sobie nie dał rady. I przypominam, że pięć próbował zamordować, a tylko dwie mu się udało, więc był takim nieskutecznym mordercą, na szczęście. No i jedna z tych kobiet prawie go rozwaliła, tak? Tak mu strasznie pokierszowała tam twarz, później poszła na policję, zeznała, słuchajcie, tutaj tak mu rozpierdzieliłam całą tą twarz. No i później poszukali człowieka z taką rozpierdzieloną twarzą i tyle. Później tak. Później jest Nikifor Maruszeczko. To był człowiek, który po prostu z zabijania zrobił sobie zawód. Po prostu zawód. Urodził się w 1913 roku na Podkarpaciu. W domu bieda była, po prostu bieda. To były te czasy, co naprawdę bieda oznaczała bieda. Chłopak nie miał ojca, matka była pijakiem. On od wczesnego dzieciństwa musiał się sam sobą zajmować. No, zaczął kraść, tak? Tutaj, to też jest bardzo ciekawy przypadek, bo pokazuje, jak to potwory rodzą potwory. Że na przykład ktoś pada ofiarą przemocy w dzieciństwie, nie wiem, na przykład ojciec go bije albo gwałci, a później ten ktoś się wyżywa na całym świecie za te rzeczy, które spotkały go, jak był młody, tak? I to na przykład, jak jest biografia Hitlera, to strasznie fajnie widać, jak on miał naprawdę nieszczęśliwe życie do pewnego momentu, prawda? Bo swoją drogą zrobię wam kiedyś o tym plociucha. No tam była nieszczęśliwa miłość, ojciec go się nad nim znęcał, matka była nadopiekuńcza, takie straszne rzeczy, tak? No i później on się wyżył na całym świecie za to. Dosłownie na całym świecie, tak? Że on próbował wymordować pół świata, tak? A cały świat chciał w ogniu wojny postawić, tak? Czy to go usprawiedliwia? Oczywiście go nie usprawiedliwia. Ale to pokazuje, jak bardzo moim zdaniem trzeba działać, żeby mali ludzie nie byli pod wpływem potworów. Bo taki potwór może po prostu sprawić, że ktoś inny stanie się potworem. Tak mi się wydaje i to jest taki wielki mój apel do wszelkich służb, prawda? Bo czasem tak słyszymy o niedoli dzieci, że one są bite. I teraz tak, żeby nie było, że ja jestem jakimś dziwnym człowiekiem, który uważa, że nie wolno dziecku dać klapsa. No polskie prawo zabrania, więc nie wolno, tak? Natomiast jakby pozwalało, to uważam, że to jest ostateczność, tak? Natomiast trzeba bardzo wyraźnie rozróżnić cholerny klaps od tego, że ktoś katuje dzieciaka. Są takie przypadki, że na przykład były takie przypadki, jak ja pamiętam, byłem mały, lata 80., 90., to się czytało o takich przypadkach, że matka katowała dzieciaka na przykład tym kablem od żelazka, a później w rany wcierała mu sól, żeby go bardziej bolało i żeby było śmiesznie, robiła to z pobudek religijnych podobno, bo w ten sposób dzięki umartwieniu ciała będzie miał lepszą pokutę. Chore, nie? W każdym razie uważam, że te służby powinny troszeczkę lepiej działać, bo nie jestem za odbieraniem dzieci rodzicom i tak dalej, ale tak, ktoś, kto się znęca nad własnym dzieckiem, czy to jest człowiek, czy to jest tylko chora istota, którą trzeba wyleczyć w szpitalu psychiatrycznym zamkniętym, żeby znowu była człowiekiem, prawda? To jest wszystko takie bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane. Ja na przykład jestem człowiekiem, który uważa, że przestępstw dokonanych na dzieciach szczególnie nie wolno wybaczać. Dlatego też uważam pedofili za najbardziej plugawych zbrodniarzy. Wracamy. Zaczął kraść. W latach 30., czyli jeszcze przed II wojną światową, już po tym jak przeniósł się na Górny Śląsk, wyrósł na groźnego i brutalnego bandytę. On po prostu sobie z bandyterki zrobił zawód. Kilka razy zabił na tle rabunkowym. Szybko stał się wrogiem publicznym numer jeden czasów międzywojennych. Oczywiście czuł się bezkarny, miał niesamowicie hulaszczy tryb życia. Za każdym razem jak zarobił, to chodził do tych takich tamtejszych wyszynków, bardzo głośno się zachowywał, bardzo dużo pił, bardzo dużo rozrabiał dziewczynki, te sprawy, bo uważał, że jest po prostu nad człowiekiem, że skoro jest taki silny, taki poważny, że dał sobie radę bez ojca, dał sobie radę de facto bez matki,
poradził sobie w trudnym świecie, jeszcze jak był dzieckiem, to teraz kto mu cokolwiek, kurde, zrobi. Właśnie ten hulaszczy tryb życia uczynił go nieostrożnym. On wpadł przez wódkę. Od zawsze ostro pił i wiele swoich przestępstw popełniał po prostu na tak zwanej bani, tak? Był pijany również 8 stycznia 1938 roku, gdy wszczynał burdę w jednym z hoteli w Białej Krakowskiej. I po prostu ktoś skojarzył, że ten typ, który tutaj robi burdę, to jest ten typ z portretu pamięciowego, który był rozsyłany do gazet. On był w ogóle w tych gazetach publikowany, ponieważ tego gnoja nie lubili. Parę osób go po prostu schwytało. To się dzisiaj nazywa ujęcie obywatelskie. Oddało go w ręce władz i przestępcza kariera pana Nikifora trafił ją szlak, na szczęście. Bandyta został postawiony przed sądem, chociaż miał nie, było niemal pewne, że zamordował co najmniej 7 osób. Został oskarżony jedynie o zabicie policjanta oraz okaleczenie innego policjanta. Na szczęście w tamtych normalnych czasach starczyło to, by w 1938 roku dostał wyrok śmierci. Dzisiaj pewnie by powiedziano, że miał trudne dzieciństwo i w związku z tym trzeba go zrozumieć. Kto tam jest dalej? Henryk Moruś przeszedł tak trochę do historii, ponieważ był ostatnim skazanym na śmierć w Rzeczpospolitej Polskiej. Sprawa tego Henryka Morusia wstrząsnęła opinią publiczną już za czasów, gdy ja byłem na tyle duży, żeby to pamiętać, bo to był rok 1992, gimby nie znają. Seryjny morderca z Sulejowa zastrzelił na terenie dawnego województwa piotrkowskiego 7 osób. Do 2 ofiar strzelał z karabinka sportowego, co też pokazuje, że ta broń sportowa również jest niebezpieczna. Po raz pierwszy zaatakował w 1986 roku, zabił sprzedawczynię z Piotrkowa Trybunalskiego, pozostałe osoby zastrzelił w pierwszej połowie 1992 roku, zamordował małżeństwo z Sulejowa we własnym mieszkaniu, po prostu wlazł im do mieszkania i ich zamordował. Kobieta była w ciąży, w związku z tym zamordował też nienarodzone dziecko. Wybaczcie, ale ja to tak będę na swój prywatny użytek klasyfikował, bo gdyby nie dokonał tego morderca, gdyby nie zamordował matki, to dziecko by się urodziło. Homuś zamordował jeszcze mężczyznę z Czarnocina, emeryta Ściechomina i właściciela kantoru z Koluszek. Wszystkie zabójstwa miały charakter rabunkowy. Również facet uważał się za półboga, któremu oczywiście nic się nie może stać. I również uważał, że jeżeli będzie mordował, a nie po prostu kradł, to wtedy zmniejszy się szansa, że wpadnie. Był tak bezczelny, po prostu uważał, że mordując po prostu świadków ucisza, tak? Po aresztowaniu Hormuś przyznał się do wszystkich mordów. Tłumaczył się, uwaga, kłopotami finansowymi rodziny. Po prostu zabijał, bo musiał. Biedny był, pieprzony z wyrol. Wybaczcie, wyrwało mi się, tak? Biedny był, po prostu rodzina przymierała głodem i w związku z tym on nie mógł pójść do pracy, bo to przecież był 86 rok, prawda? Komuna, gdzie wszyscy mieli pracę, prawda? Był nawet przymus pracy, tak? On nie mógł pójść do pracy, nie. Rodzina miała problemy finansowe i musiał mordować ludzi, żeby ich okraść z łamas. Potem zmienił zdanie i odwołał wszystkie swoje zeznania i już nie chciał zeznawać. Twierdził, że jest niewinny. W ogóle, że go milicja wrabia. W sądzie nie odzywał się i nie wyrażał skruchy. Swoim zachowaniem próbował zasugerować chorobę psychiatryczną. Przecież stary numer pod tytułem jak cię przyłapią na gorącym uczynku, jak się dupa pali, to chwytamy się psychiatryka. Przypominam, się psychiatrykiem zasłaniał. Jezu. Dobra, nieważne, ale cofnijcie sobie, przecież mieliśmy dzisiaj w dzisiejszym przeglądzie kolesia, który się
zachłaniał chorobą psychiatryczną. Biegli jednak uznali, że jest poczytalny, więc został to, na co zasłużył. W 1993 roku został skazany na karę śmierci. Wyrok ten uchyliła druga instancja ze względu na uchybienia proceduralne. Miał dobrych, drogich papugów. Po prostu przecież na tej krzywdzie ludzkiej dobrze sobie zarobił, dużo nakradł, więc go było stać na dobrych adwokatów. Ponowne orzeczenie wydane w 1995 roku było takie samo, mimo że obowiązywało już moratorium na wykonanie kary śmierci. Był to ostatni orzeczony polski orzeczony przez polski sąd wyrok śmierci. Po zniesieniu kary śmierci ostatecznie wyrok zamieniono na dożywocie. W 2008 roku Moruś bezskutecznie prosił prezydenta Lecha Kaczyńskiego o ułaskawienie. Zobaczcie, był taki bezczelny, że jeszcze skamlał do świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego, żeby go ułaskawił. Podkreślał, że żałuje swoich czynów, teraz już zaczął żałować, a wcześniej się nie przyznawał. Prawda? Jakie to takie? Tak, wcześniej to nie ja, potem jednak żałuję, nie? Został świadkiem Jehowy i wśród współwyznawców chce spędzić resztę życia. Ostatni już, bo to już mamy 30 minut, prawda, materiału, tak zwany strzelec. Władysław Baczyński urodził się w 1918 roku, w latach 1946-1957, więc długo był bezkarny, zastrzelił 4 osoby, po raz pierwszy uderzył w Bytomiu, mordował z zimną krwią kobietę, później 10 lat trzykrotnie zabił we Wrocławiu, na koniec miał też dwa usiłowania zabójstwa. Do swoich ofiar strzelał z pistoletu. W 1958 roku zatrzymał go patrol milicji. Baczyński spanikował, sięgnął po broń, którą miał schowaną za paskiem, ale zanim zdążył jej użyć, został obezwładniony. W jego mieszkaniu znaleziono między innymi naboje kalibru 5,6 oraz 9 mm. Od takich kul zginęły jego ofiary. Czyli jeszcze trzymał dowody swojej zbrodni. Ekspertyzy wykazały, że z pistoletu, który przy nim znaleziono, zabito 3 osoby. Baczyński, z zawodu kierowca, żonaty, ojciec trójki dzieci, cieszył się nienachalną opinią. W domu się nie przelewało, ale patrząc z zewnątrz był posłusznym obywatelem. Nie pił, nie palił, nie awanturował się z sąsiadami. Do domu wracał wcześnie, rano i wieczorem spacerował z pieskiem. Dla rodziny był potworem, był cholernym brutalem, który się znęcał nad rodziną, ale żaden z sąsiadów nic nie wiedział. W śledztwie przyznał się do 3 zabójstw. Mówił, że zamierza zabić jeszcze mnóstwo ludzi. Nie żałował swoich czynów, po prostu mówił, że zrobił to dla pieniędzy, że ktoś mu tam zapłacił, tego typu rzeczy. Bał się jednak kary śmierci, dlaczego na początku procesu symorował znowu chorobę psychiatryczną, jednak obawy spełniły się. Baczyński poprosił łaskę Radę Państwa bezskutecznie. Wyrok wykonano w 1960 roku. I to jest tyle, moi kochani. Jak chcecie, mam jeszcze bardzo dużo polskich seryjnych morderców, tego naprawdę było sporo, więc klasycznie dajecie łapkę w górę, komentujecie, piszecie, że chcecie więcej i jak rzeczywiście tego dużo będzie, to za chwilę nagram, ponieważ vlog ma 30 minut, chciałbym już tak klasycznie sprawdzić, kto dotarł do końca, żeby, bo dużo ludzi mi pisze, że a to robisz za długie te vlogi, rób krótsze. Natomiast jak robię krótsze, to ludzie mówią, takich krótkich to się nie opłaca oglądać, a w zasadzie słuchać, bo ja to ciebie słucham, jak sobie gram na komputerze, czy jak pracuję, czy na przykład jak siedzę w wannie. Jedna widzka ostatnio mi powiedziała, że mnie używa jako radio, że sobie gotuje w kuchni, sprząta, a komputer na głośnikach jej nagrywa, jej gra. W związku z tym mówię, że takich krótkich vlogów się nie opłaca, więc sobie teraz robię taki eksperyment. Sprawdzam, ile ludzi dotrwało do końca. Więc taka prośba, jeśli dotrwałaś do końca, to napisz czarny kapelusz misia Al Capone. No bo misio właśnie tutaj, ze względu na to, że dzisiaj byli tacy mordowani dla pieniędzy, to został gangsterem. Zachęcam też do oglądania pozostałych moich vlogów. Jeżeli nie zapomnę, to tutaj z prawej strony masz po pierwsze pierwszą część seryjnych morderców polskich. Przypominam, tam byli zwyrodnialcy na tle seksualnym. Masz też największych zbrodniarzy historii, między innymi Ize Koch, Vlad Palownik i tak dalej.
Ilze Koch, to była taka no, naziska, która straszne rzeczy robiła w obozie koncentracyjnym. I tak, żeby było śmiesznie, no to jest vlog, czy Tusk pójdzie siedzieć. Tak by sobie życzył. PiS. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa, pa.